Krzysztof Szyrma, trener i koordynator gali boksu zawodowego, która odbędzie się w Zgorzelcu. Będzie moim gościem w magazynie Pod Lupą, a rozmawiać będziemy właśnie o tym wydarzeniu. Zapraszam na rozmowę. Krzysztof, za parę dni dosłownie wielkie wydarzenie bokserskie w Zgorzelcu, gala boksu zawodowego. To takie, no chyba wszyscy miłośnicy boksu z takim tak mocno wyczekują tego wydarzenia, bo będzie bardzo medialnie, będzie głośno, będą nasi przedstawiciele lokalni, bracia Wierzbiccy, no i wielkie gwiazdy. Powiedz w skrócie parę słów o tym wydarzeniu. Tak, no na pewno oczekiwane wydarzenie ze względu na to, że już 2000 biletów poszło, a jest jeszcze prawie 2 tygodnie do całego wydarzenia, więc widać, że około 3000 pewnie będzie w dniu, w sobotę. No nasi miejscowi zawodnicy, oprócz braci Wierzbickich, jeszcze Krystian Huczko, który też dobry amator, ponad 100 walk amatorskich, teraz w zawodostwie 3-4 walki stoczył. Zgorzelczanin, tak, i też będzie w tej gali brał udział, także 3 zawodników. No Wojtek Wierzbicki, który obecnie jest z Bogatyni, tak, Łukasz Wierzbicki z Zawidowa, przygotowywał się do tej gali na Florydzie, wczoraj wrócił, także jeszcze 1,5 tygodnia takich końcowych szlifów i wychodzimy do walki. No właśnie, co jest takim największym, najważniejszym punktem tej gali? Czy to będzie właśnie walka Łukasza z Brazylijczykiem? Ogólnie bracia Wierzbiccy, tak? Bo jeśli chodzi o Łukasza, to główna walka wieczoru o międzynarodowe zawodowe mistrzostwo Polski z Brazylijczykiem Andersonem Claytonem. Bardzo mocnym zawodnikiem, zresztą byłym mistrzem świata federacji WBF, bokserskiej federacji. Troszeczkę mniej znanej federacji, ale mimo wszystko, no, żeby zostać mistrzem świata, no, trzeba sobie na to zasłużyć. Zawodnik bardzo mocny, 41 zwycięstw, 35 przed czasem tego zakończył, więc dysponujący bardzo mocnym ciosem. Co prawda 11 walk też przegrał. Też kilka mu się zdarzyło przegrać przed czasem, ale ogólny bilans bardzo dobry. 45 zwycięstw, 35 KO to jest naprawdę bardzo mocny bilans. No i Łukasz Wierzbicki niepokonany, 14 zwycięstw, 6 KO. Taki prospekt polski dzisiaj. Nie tylko tutaj w tym naszym regionie, ale no jest teraz najlepszym zawodnikiem w tej kategorii wagowej w Polsce. Także no, walka zapowiada się świetnie, bo no, tutaj widzę, że promotorzy nie kalkulowali, wzięli mu bardzo mocnego przeciwnika, więc nie było żadnej tutaj kalkulacji przy doborze przeciwnika. Ale co to znaczy, że nie było kalkulacji? To, że no... Postawiono bardziej na show? Nie, chodzi o to, że mogli, żeby na miejscu zaboksował dobrze, tak, skończył szybko przed czasem, na przykład w pierwszej, drugiej rundzie, wziąć słabego przeciwnika, wzięli bardzo mocnego przeciwnika, także w tym sensie nie kalkulowali, że nie dobierali mu przeciwnika pod publikę, tak, żeby zawalczył, żeby koniecznie wygrał. Nie wiadomo, tutaj jest 50-50. Mm-hmm. No, cała jakby gala też ma drugie hasło pod tytułem Podwójne uderzenie i to właśnie jest nawiązanie do braci Wierzbickich, tak? Tak, nazwa gali jest Podwójne uderzenie, wiadomo, że robiona była pod braci Wierzbickich. Wojtek debiutuje w boksie zawodowym, do tej pory kickbokser, zawodowy mistrz Europy, jeszcze aktualny, zawodowy mistrz Polski w kickboksingu i Wojtek właśnie będzie też debiutował w boksie zawodowym. Mm-hmm. Łukasz ma szansę wygrać. No jest, tak jak powiedziałeś, jest niepokonany, 14 zwycięstw, no ale przeciwnik... Znaczy ja uważam, że Łukasz wygra, chociaż no, są, tak jak mówię, szanse są 50-50 w tej walce, nie ma tutaj faworyta akurat, ale no, Łukasz, jeśli chce iść dalej, wiadomo, też jest młodszy znacznie od tego przeciwnika, ten przeciwnik już jest, tak można powiedzieć, u schyłku kariery, Łukasz zaczyna karierę, no więc musi tą walkę wygrać. I uważam, że wygra tą walkę. Mm-hmm. Wojtek. Z kim będzie walczył Wojtek? Wojtek też dość na głęboką wodę, mogę powiedzieć, bo jeśli chodzi o debiut zawodowy, na ogół w debiucie daje się takim prospektom jak Wojtek, daje się zawodników też troszeczkę słabszych. Tutaj Tomasz Gromadzki, bardzo mocny zawodnik, 5 zwycięstw, 1 porażka. Na ogół bilans jest takich zawodników, dla debiutujących zawodników jest odwrotny. Na ogół jest 1 zwycięstwo, a 5 porażek. Tutaj jest akurat bardzo mocny przeciwnik, który też wygrał w 5 walkach z mocnymi
przeciwnikami z Polski i Wojtek, debiutując w boksie, gdzie jeszcze no, nie miał okazji zawalczyć nawet walki amatorskiej, to jest dość głęboka woda. Mm-hmm. No właśnie, ja przygotowując się tutaj do tej rozmowy, czytam taki krótki wywiad z Tomaszem Gromadzkim. No, zbiera się, tak mocno się zbiera i ma motywację dużą do tego, żeby wygrać właśnie. Tak, tak, on musi wygrać, bo przegrał jedną walkę i żeby istnieć w boksie i podtrzymać tą swoją taką wysoką pozycję w boksie zawodowym, musi teraz z Wojtkiem wygrać, dlatego też wiadomo, że przyjedzie tutaj do Zgorzelca po zwycięstwo. Mm-hmm. No i a co w takim razie Wojtek, ma szansę? Wojtek ma szansę, jest zawodowym mistrzem Europy w kickboxingu, świetnie boksuje, on jest najlepiej boksującym zawodnikiem w kickboxingu w Polsce, nawet w Europie można powiedzieć, więc myślę, że poradzi sobie z Gromadzkim. Te parę dni, kilka dni przed samą galą zawodnicy raczej odpoczywają, czy intensywniej trenują? Jak to wygląda? Ostatni tydzień jest już wyciszenie. Ogólnie szykujemy zawsze z Wojtkiem, bo ja Wojtka szykuję do tej walki. Łukasz, tak jak mówiłem, przygotowywał się na Florydzie. I z Wojtkiem trenujemy około 7 tygodni, z czego pierwsze 3-4 tygodnie to są bardziej wytrzymałość siłowa, później przechodzimy na wytrzymałość szybkościową, na trening szybkości i ostatni tydzień to już jest takie wyciszenie. Normalne treningi, lekkie, żeby zawodnik nie wypadł z formy, ale jednocześnie nie może w żadną stronę pójść za mocno, tak? Mhm. W jakiej formie są panowie wierzbiccy? No, z Wojtkiem wykonaliśmy całą robotę. Także wszystkie treningi, tak jak mieliśmy zaplanowane, zrobiliśmy. Żadnych kontuzji, żadnych niespodzianek nie było. Wojtek jest świetnie przygotowany. Został nam tak naprawdę tylko ten tydzień do końca, jeszcze 2-3 mocne treningi. I później, tak jak mówiłem, ten tydzień ostatni wyciszamy. I Wojtek jest świetnie. Jak Łukasz jest przygotowany, to będę wiedział dopiero, bo Łukasz wczoraj przyleciał ze Stanów i dzisiaj będzie pierwszy raz u mnie na treningu, więc dopiero będę wiedział, w jakiej jest Łukasz formie. No ale z tego, co wiem, to przepracował też, miał świetnych sparring partnerów, miał Latynosów, Meksykańców, także no, tam naprawdę świetne przygotowania. Mm-hmm. Czy to, że nasi lokalni zawodnicy, doskonali zawodnicy grają na swoim terenie, na swoim podwórku w tak dużym wydarzeniu, to jest, to pomaga, to ułatwia? To zależy dla kogo. No, niektórzy wytrzymują taki stres, dla jednych jest lepiej, dla innych jest gorzej. Niektórzy wolą na wyjazdach, tam gdzie są mniej znani, gdzie nie ma publiki, gdzie nikt ich nie obserwuje, kogo na co dzień gdzieś tam spotykają na ulicy, a inni odwrotnie, dodają z kibica dodają skrzydeł. Mm-hmm. No właśnie, tutaj na pewno będzie duża rzesza kibiców, bo i Łukasz, i Wojtek mają tutaj sporo, myślę, wiernych fanów. No tak, sama sprzedaż biletów już potwierdziła, moi sami znajomi około 500 biletów ode mnie odkupili, tak? Także Wojtek chyba, podejrzewam, że to samo. Taką samą ilość, więc no, zainteresowanie jest bardzo duże. Mm-hmm. Ile biletów jest w sumie? Ile może się zmieścić widzów? Chyba około 3,5 tysiąca jest. Tak jak mówiłem, 2 tysiące już poszło. Liczymy, że jeszcze 1000 pójdzie. Myślę, że około 3 tysięcy łącznie. 2,5-3 tysiące kibiców powinno być na hali PGA Arena. Czyli wypełniono po brzegi, można powiedzieć. Myślę, że tak. Myślę nawet, że jakby się gala by się dzisiaj odbyła, no to na kibiców raczej nie moglibyśmy narzekać. Mm-hmm. Co zobaczymy poza Wierzbickimi i ich przeciwnikami? Kogo zobaczymy? Poza Wierzbickimi będzie jeszcze pojedynek o zawodowe Mistrzostwo Polski Wrzesiński-Laskowski. To jest walka, która uznana była za nieodbytą ze względu na kontuzję jednego, także oni mają tam jakby do wyjaśnienia, tylko to jest taka walka o charakterze ogólnopolskim, bo to są zawodnicy nie z naszego rejonu, ale bardzo no, świetnie przygotowani technicznie, bardzo dobrzy zawodnicy, którzy na pewno świetną walkę dadzą. Jest Krystian Huczko też, to jest miejscowy zawodnik. I tutaj nie wiadomo, jak będzie wyglądała jeszcze do końca walka, bo zapowiadany był przeciwnik z Florydy, który miał przylecieć właśnie razem z Łukaszem Wierzbickim i z jego trenerem Gasem Karenem. Nie wiadomo do końca, czy ten przeciwnik doleci, bo wracają oni koło 20 lutego mieli przylecieć i nie wiadomo, czy Huczko nie zaboksuje z Eliaszem Jankowskim. Eliasz Jankowski to jest kolejny zawodnik, który takie z kickboxingu... Takie derby, można by powiedzieć. Tak, przeskakuje z kickboxingu, też debiutuje, ale to jest mistrz świata w kickboxingu i będzie debiutował w boksie, nie? Także Krystian Huczko
no, będzie miał bardzo ciężką przeprawę, jeśli dojdzie do walki między właśnie Huczką a Eliaszem Jankowskim, nie? Także tutaj może być bardzo ciężka walka dla niego. Mm-hmm. Jak długo przewidujecie, że cała gala może potrwać? 3,5 godziny. Bo same walki wieczoru to są 10-rundowe walki po 3 minuty, plus zapowiedzi, przerwy między rundami minutowe, to sama walka to jest około 40 minut, plus zapowiedzi wyjścia zawodników, to nawet może zamykać się w godzinie czasu jedna walka, ale to o tych głównych wieczoru, nie? Bo wcześniejsze walki mam po 4 rundy, po 6 rund, także łącznie 3,5 godziny, tak przewidujemy. 3,5 godziny niezłej adrenaliny, można by powiedzieć, tak, i tak. Napięcia. Tym bardziej, że każdy z zawodników jest naprawdę, są to zawodnicy świetni technicznie, świetnie przygotowani, ambitni, więc na pewno dadzą dobre walki. Nie ma przypadkowych zawodników na tej gali. Mm-hmm. Przygotowania jakby samego obiektu, samej sceny, że tak powiem, już trwają? Czy to dopiero będzie jakby tuż przed samym wydarzeniem? Przygotowanie tak naprawdę od czwartku. Czwartek, piątek, sobota, światła, ring, to wszystko robi firma duża, także cała oprawa. No, oprawa będzie świetna, bo tam jednak promotorzy wyłożyli duże pieniądze, żeby tą galę zorganizować, więc zresztą Polsat też wymaga, aby gala była zrobiona według ich standardów, a te standardy są wysokie bardzo. Mm-hmm, telewizyjnych, tak? Bo tak, całość tak, standardów zobaczymy, telewizyjnych, dokładnie. Zobaczymy na żywo właśnie w telewizji Polsat będziemy tak, mogli. Tak, też. Aha. Można na PGA Arena całkiem na żywo lub też na żywo w telewizji obejrzeć mm-hmm. tą galę. No dobrze, zapraszamy w takim razie po bilety. Gdzie te bilety można kupić jeszcze? Bilety są dostępne te ostatnie 1000 sztuk. Na portalu e-bilet.pl, w Empiku też są do kupienia. No i Wojtek Wierzbicki, z tego co wiem, jeszcze rozprowadza bilety, jeszcze ma tutaj, jeśli chodzi o Bogatynię. Ja jeszcze posiadam troszeczkę biletów, także... Dopytywać. Są dostępne, można się dopytywać. Mhm. Czy ta sobotnia gala to będzie... początek tradycji bokserskich walk w Zgorzelcu? Tak jest plan. Kwestia, zobaczymy co będzie po gali, jeśli gala wypali, jeśli faktycznie, no kibice to już wiadomo, że dopiszą. Teraz zobaczymy, czy będzie to sukces, ta gala i wtedy w planie promotorów Tymeksu jest cykliczna gala. Burmistrz też zapowiedział, że chciałby takie gale robić cykliczne, ale to różnie z tym bywa. Dzisiaj może być, za rok może już nie być, bo to wszystko jest kwestia pieniędzy. Mm-hmm. A co byś powiedział tym wszystkim, którzy piszą komentarze i mówią, że promujecie agresję? Znaczy, boks no jest, jeśli chodzi o sport walki, no jest najmniej chyba takim agresywnym. Dzisiaj popatrzmy na MMA, co się dzieje w MMA, to boks mi się bardziej przypomina szermierkę na pięści niż to, co w MMA jest, na przykład jeśli chodzi o tamtą agresję, o konferencję nawet, o całą otoczkę wokół tego, to no, nie ma porównania, jeśli chodzi o boks. Myślę, że zresztą każdy też robi to, co lubi, zawodnikom to pasuje, kibicom to pasuje, nie każdy musi to oglądać, nie każdy musi wchodzić, no, różne rzeczy, życie jest dwubiegunowe, tak? I tak samo tutaj, jeśli chodzi o sporty walki, nie? Z wielu zawodników jest to jedyna droga życiowa też. Mm-hmm. Tym bardziej, że są to zawodnicy nasi lokalni i taki lokalny patriotyzm chyba. Dokładnie. Jednak... Boks ma bogate tradycje, ma tradycje olimpijskie. Mieliśmy wielu olimpijczyków, złotych medalistów. Mamy do tej pory świetnych zawodników, mamy mistrzów świata, więc myślę, że tutaj też trzeba na to troszeczkę inaczej spojrzeć. No dobrze, to w takim razie co? Zaciskamy kciuki, trzymamy mocno kciuki właśnie za naszych zawodników, za braci Wierzbickich. Uda się? Ja myślę, że tak. No myślę, że akurat tutaj będą dwie walki te na pewno wygrane. Zresztą mi zależy przede wszystkim na tych dwóch zwycięzcach tutaj, Łukasza Wierzbickiego i Wojtka Wierzbickiego, oboje moi wychowankowi, chociaż Łukasz, tak jak mówię, przygotowywał się gdzie indziej. Wojtek tylko ze mną się przygotowywał, ale kibicuję jednemu i drugiemu. No dobrze, to trzymamy kciuki, tak jak powiedziałam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.